29 września 2013 roku wita Państwa Dobrosława Kurzeja. Zapraszam na kolejne wydanie Kroniki Muszyny. Dzisiejszą kronikę rozpoczniemy od informacji dotyczących inwestycji na terenie naszej gminy. Na podstawie umowy użyczenia zawartej ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu przyjęta została w użyczenie nieruchomość położona w Muszynie przy ulicy Piłsudskiego 128, stanowiąca działkę numer 336/1 wraz z usytuowanym na niej budynkiem biurowym i garażowym, będąca dotychczas w zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym pod nazwą Oświetlenie uliczne w miejscowości Powroźnik. Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych Eltex Spółka Cywilna Skrinicy Zdroju już niebawem zacznie realizować zamówienie. Oferta wyżej wymienionego wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu. Oferta numer 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych Eltex Spółka Cywilna Zbigniew Sławecki, Andrzej Rams, ulica Kraszewskiego 171A przez A1 33 380 Krynica Zdrój. Cena oferty brutto 145 221 zł i 67 groszy. Termin wykonania zamówienia do 31 października 2013 roku. Trwa realizacja projektów odnowa centrum wsi Andrzejówka i modernizacja studni oraz zagospodarowanie terenu przylegającego w miejscowości Andrzejówka. Prace budowlane potrwają do końca października. Kolejna ciekawa inwestycja to poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Muszyna poprzez inwestycje prośrodowiskowe w obiektach publicznych gminy. Już niebawem zaczną się prace w ośrodku zdrowia. Został ogłoszony przetarg, a wybrany wykonawca wymieni instalacje CO wraz z kotłami. Wyłoniony w przetargu w formie Zaprojektuj Wybuduj wykonawca budowy parku zdrowiowego Zapopradzie w uzdrowisku Muszyna, czyli firma Park M ze Starego Sącza, opracowała dokumentację projektową. Zaplanowano następujące elementy zagospodarowania terenu: alejki i ścieżki spacerowe, plaże z płyt kamiennych, kąciki wypoczynkowe ze stylowymi ławeczkami, stawy rekreacyjne urozmaicone molem, mostkiem i ścieżkami pomiędzy elementami wodnymi, strumyk, ścieżkę spacerową wyniesioną na wysokości 1 metra ponad poziom gruntu na drewnianych palisadach, bramę drewnianą, platformę widokową nad zbiornikiem wodnym z przeszkleniami w dnie i balustradą ze szkła bezpiecznego, a także figury z kamienia naturalnego. Otrzymano promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na kwotę 1 100 000 zł. W ramach promesy realizowany będzie remont skarpy drogi gminnej od strony rzeki Poprad przy ulicy Leśnej w Muszynie. Już niebawem zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zamówienia. Trwają prace wykończeniowe na poziomie parteru w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Muszyna Folwark. Wykonawca firma KES Plus z Nowego Sącza wykona posadzki i tynki, instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną oraz instalację elektryczną. Odnowiono komisariat policji w Muszynie. Pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zrealizowali zadania związane z prawidłową eksploatacją oraz wykonali niezbędne czynności konserwacyjne. Jednym ze znaczących przedsięwzięć była wymiana kotła gazowego w kotłowni zniszczonego przez wodę w czasie powodzi w 2010 roku. Znamy już wyniki corocznego rankingu gmin Małopolski, organizowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Statystyczny w Krakowie. Z dumą można powiedzieć, że nasza gmina zajęła zaszczytne 4. miejsce spośród 179 gmin z terenu całej Małopolski. To zarazem najlepszy wynik, jaki uzyskała Muszyna w dotychczas organizowanych edycjach rankingu.
W stosunku do zeszłorocznej odsłony awansowaliśmy aż o 10 pozycji. Na tak wysoką lokatę Muszyny w rankingu gmin złożyła się m.in. wysoka ocena w kategorii pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w której Muszyna jest niekwestionowanym liderem w całej Małopolsce. Rozwój gminy determinuje również turystyka oraz nowe inwestycje. Zapraszamy na skrót wydarzeń minionego tygodnia. We wtorek 24 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muszynie odbyła się Biesiada Muszyńska, realizowana w ramach projektu Edukacja bez granic w Lubotynie i w Muszynie. W trakcie uroczystości zaprezentowano tańce regionu pogranicza i pieśni w wykonaniu zespołu wokalno-tanecznego pod kierownictwem pani Izabeli Bajorek. Uczniowie wystąpili w strojach mieszczan muszyńskich, które zostały zakupione z funduszy unijnych w ramach realizacji projektu. Również goście ze Słowacji zaprezentowali tańce i przyśpiewki związane z ich regionem. W ramach cyklu Spotkanie z pasjami w czwartek 26 września w Bibliotece Publicznej w Muszynie odbyło się spotkanie z Teresą Lipowską, zorganizowane z myślą o seniorach. Na żywo tutaj, że zagrała Pani setki przeróżnych ról. A którą rolę Pani wspomina najlepiej? To jest takie bardzo charakterystyczne pytanie dla wszystkich dziennikarzy i w ogóle dla wszystkich Państwa. To jest bardzo trudno powiedzieć, jeżeli się naprawdę, ja mam radiowe, telewizyjne, filmowe, teatralne, jeżeli z tych wszystkich ról wybrać jedną rolę, którą się kocha najbardziej, ja zawsze kocham ostatnią, bo do niej wkładam najwięcej serca. Ale oczywiście było dużo takich ról, które dawały mi wielką frajdę i to były zarówno role komediowe, jak dramatyczne i każda rola, i tego mnie nauczył mój idol, który zresztą teraz niedawno właśnie przyjechał nawet do Warszawy z swoją żoną, nauczył mnie, że każdą rolę trzeba traktować bardzo poważnie i ja się tego nauczyłam, czy to był epizodik mamy, czy to była główna rola, wkładałam to w całe swoje serce. Ja właściwie wszystkie te role kochałam, ale jedynej nie potrafię powiedzieć. Tego samego dnia w sali dawnego kina w Muszynie odbyła się 37. sesja Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Podczas obrad ogłoszono wyniki konkursu pod tytułem Najpiękniejsza posesja 2013 roku w mieście i gminie uzdrowiskowej Muszyna. Pierwsze miejsce zwycięzca w tej kategorii, pani Renata Kordos z Muszyny, otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł. Bardzo serdecznie gratulujemy. Jeszcze raz przypomnę, pierwsze miejsce pani Renata Kordos z Muszyny, drugie miejsce pani Ewa Szymczyk z Muszyny i trzecie miejsce pani Elżbieta i Andrzej Ruchała z Muszyny. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Retransmisję sesji można obejrzeć na stronie telewizji Muszyny. Również w czwartek w Bibliotece Publicznej w Muszynie Elżbieta Kosiba zaprezentowała slajdowisko z podróży do Indii pod tytułem Indie mało znane. Ladakh, Kaszmir. Właśnie dzisiaj bardziej by pasowało słowo dżalaj. To jest po tybetańsku. Dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę. W zależności od potrzeb słowa, które spełnia te cztery funkcje. Ponieważ właśnie takich obrazów będzie niewiele. Państwo, którzy oglądali moje Indie, gdzie byłam półtora roku temu, to powiedziałam, że jestem zauroczona krajem, do którego się cofnęłam w czasie o 300 lat i widziałam połykać się ogni i widziałam rzeczy niebywałe. Natomiast teraz będą to zupełnie inne Indie, tak jak mówiłam. Czwartkowe popołudnie w bibliotece zakończyło się kolejnym spotkaniem z książką.
sobotę 28 września w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbyły się kolejne już spotkania z grami, zorganizowane przez Stowarzyszenie Sportowo-Historyczne Dragon. Jest to cykl 6 8-godzinnych zajęć przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których bezpośrednim celem jest popularyzacja gier planszowych i towarzyskich. Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego. 28 września odbywa się kolejne już spotkanie z grami, spotkanie, które jest realizowane w ramach projektu gry planszowe jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego. Projekt jest współfinansowany ze środków miasta i gminy Zdrowiskowej Muszyna. To, co Państwo widzą w tle, to jest przygotowanie do rozgrywki gry Wsiąść do pociągu, bardzo fajnej, miłej gry polegającej na rozbudowanie linii kolejowych w Europie. Już dziś chcemy Państwa zaprosić na 34. zawody latawcowe szkół i placówek wychowania pozaszkolnego województwa małopolskiego, które odbędą się w sobotę 5 października o godzinie 10 na Stadionie Sportowym Poprad w Muszynie. Również w sobotę o godzinie 16 w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbędzie się wernisaż wystawy autorstwa Jerzego Kowalskiego pod tytułem Chwila okiem fotografa. Wystawa potrwa do końca października. W niedzielę 6 października w muzeum odbędzie się kolejna akcja krwiodawstwa. Zapraszamy w godzinach od 8.30 do 13.30 zdrowe pełnoletnie osoby z dowodem osobistym po lekkostrawnym posiłku. Po oddaniu krwi wykonane zostaną bezpłatnie badania wirusologiczne oraz grupy krwi. W ramach projektu Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego, współfinansowanego przez Szwajcarię, w październiku odbędą się bezpłatne szkolenia biznesowe, księgowość w małej firmie oraz zarządzanie czasem. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie Muszyny. Od środy 25 września do piątku 27 września siatkarki muszynianki w Akro Muszyna brały udział w turnieju Impel Cup, w którym zajęły drugie miejsce, ustępując jedynie gospodyniom drużynie Impelu Wrocław. Kolejną zakontraktowaną zawodniczką muszynianki w Akro Muszyna została środkowa Sylwia Wojcieska. Zespół muszynianki nie wyklucza jeszcze jednego wzmocnienia na pozycji atakującej. W trzeciej lidze Małopolsko-Świętokrzyskiej rozegrano 10. kolejkę spotkań, w której MKS Poprad Machnik Muszyna zremisował w Zakopanem z zespołem Porońca Poronin 1-1. Bramkę do naszej drużyny zdobył Sylwester Tokarz. W tabeli nasza drużyna z jednym zwycięstwem, 5 remisami i 4 przegranymi meczami zajmuje bardzo słabą 14. pozycję. Żegnamy się z Państwem muzycznym akcentem.